dedek pracował w fabryce kredek, biały jak ściana, trochę utykał, nie rzucał się w oczy na nocnych zmianach, unikał kierownika, w dzień swoł, bo normy wyrabiał, z braku słońca wyglądał jak nabiał, aż zaszła zmiana u Edka, białego jak ściana. I tu zaszła zmiana, w scenach jego widzenia, u Edka białego jak ściana. Tam zaszła zmiana. Utykał do szefa z motyką na słońce, żądał jasności długie miesiące, walczył o ciut zrozumienia w kwestii nasłonecznienia. Ciut zrozumienia. Raz Edek wsunął, idąc przy ścianie, kredkę do kieszeni na kolanie. Ściana biała jak z kredką Edek, w fabryce do dzisiaj nikt nie wie, i zawsze już na swojej zmianie Edek wynosił kredki w kolanie. Utykał trochę, choć noga zdrowa, musiał te kredki gdzieś przecież schować. Gdzieś schować. Gdzieś przecież schować. Patrzył na słońce, czując na twarzy promienie gorące. Wstał i poszedł do fabryki kredek, niepodobny do siebie już Edek. Edek od kredek. Edek od kredek. I tu zaszła zmiana w scenach jego widzenia, u Edka białego jak ściana. Tam zaszła zmiana.